Są ludzie, którzy mają olbrzymie szczęście. Wylosowałaś Dolly Parton. To jest taka wiejska muzyka, w sensie wiejska country. Co do nazwy country, tak. No. Muzyka country rządzi się swoimi prawami, prawda? I swoimi takimi, no, taką estetyką. I jaką? Wiesz, no, bo to jest... dokładnie wasze myśli? Musi być ten bat, musi być to lasso i to taki cwaniacki... No. Tak, entourage. O, no tak, zobaczymy, no może się uda. To wiesz co? To nie jest takie, to nie jest, ona nie jest, mam, czekaj, ja cię dociążę. Jolin, o Jolin, Jolin, wiesz co, staram się. Zapomniałem o największym atrybucie. O nie. Because, bo ja mogę też tak zrobić, because, no dobra, because. Nie może być tak, jak turecka. Nie, nie jesteś cyganką. Właśnie o to chodzi. Idź do kozy. Idź do kozy. Be! Be! No dziewczyny, razem ze mną. Be! Kto tu kogo miał uczyć? Be! Nie zameczę w tej piosence i koniec, no. Każdy ma takich instruktorów, jakich sobie zasłużył. Ty trafiłaś do stodoły. No tak. Ale akurat to było adekwatnie bardzo. Bardzo dobrze, że mi Agnieszka do tych kóz wysłała. Tak? Od razu mi lepiej męczenie szło. To jest ten ważny taki element w muzyce country, tak? No, chodzi tam o takie coś, no. Takie ważne coś. Ty zdajesz sobie sprawę z tego, że przez wiele dziesięcioleci to był ideał kobiety dla Amerykanina, zwłaszcza tego, który mieszkał w tych takich trochę mniej gęsto zaludnionych częściach Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, co powiedzieć, czy przypadkiem tak nie jest nadal. Więc plereza. No, dość. Dość. Dość, wiatr we włosach jest. Potem... To wszystko tu. No tutaj kwestia jest, że tak powiem, osadza się na nosie, prawda? Mówisz o podobieństwie. Tak, o podobieństwie. Ja na przykład ten orli haczykowaty, ona jak Michael Jackson, no po prostu identyczne jesteśmy. No tutaj... Garnitur. No garnitur jak to będzie, miejmy nadzieję. U mnie też nie jest nic gorzej, ja wiele zainwestowała. Także, widać, widać, prawda? Że tam... Szczotkowane nie jeden dentysta, nie jeden samochód kupił. Nie jeden, tak, tak, tak. Tego a DDDD to się wzięło skąd, myślisz? A nie wiem. To niektóre osoby też tak mają, że po prostu po 40 rośnie na przykład. Ja liczę też na ten temat. Ja jestem dziewczyną ze wsi. Taka jest prawda. Urodziłam się na wsi, więc po prostu pewnych rzeczy nie trzeba aż tak bardzo podkręcać. To nie ma znaczenia, czy żubry, czy bizony. Wieś to wieś. Nie, nie, nie. Amerykańska, ja... czy polska, to jednak wieś. Ale kury te same. Kury te same. No to cóż, no... Będę lecieć. Leć, kochana. Dobranoc. Kasiula, no, dajesz, no. Katarzyna Ankudowicz, proszę państwa. Polska dziewczyna z polskiej wsi będzie za chwileczkę amerykańską dziewczyną z amerykańskiej wsi, czyli Dolly Parton. Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him. And I
can easily understand how you can easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. You could have a choice of men, but I could never love again. He's the only Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you, and whatever you decide you'll do, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Just not fair, Jolene. Quiz. Thank you. Mamy taki moment, że nawet Dolly Parton w naszym programie musi zostać oceniona. Oh. Kasia. Kasieńko, mam wrażenie, że postać o wiele bardziej trafiona dla ciebie do zrobienia, do możliwości wykazania się i wokalnie, i postaciowo. Chociaż postać Andrzeja Rosiewicza zrobiła świetnie, ale ja miałam niedosyt głosu Andrzeja Rosiewicza w pierwszym odcinku. Tak. Natomiast w roli Dolly Parton i głos, i postać, i tararara. Pięknie zaśpiewała głosem Dolly Parton. Głos miał się z czego wydobyć. Teraz proszę krótko. To twoje wykonanie trafione jest po prostu w dychę, bo zrobić tak wiele, chciałem powiedzieć, z tak niewielu możliwości, ale to dziękuję to ci bardzo, możliwość. Pięknie, a tak było miło na początku. Już nie uratujesz nie, już. Naprawdę było, dzisiaj naprawdę było super. Dzisiaj naprawdę było super. Vocal the best. Body the best, best, the best. Ja słuchając wykonania Dolly Parton, przede wszystkim po raz pierwszy weszłam jakby głębiej w tekst tej piosenki, który jest dla mnie zaskakujący. Bo wcale nie wesoły. Prawda? Bo to jest prośba kobiety do drugiej kobiety, żeby nie zabierała jej męża. No ja nie podejrzewałam w ogóle Dolly Parton o to, że ona prosi o coś drugą kobietę. Myślałam, że bierze i idzie. Dolly Parton ma głos nieduży, ale bardzo dźwięczny i skoncentrowany, co się wiąże z budową jej, głównie głowy. Ale Małgosiu, ale ma rezonator piersiowy. W sensie, pani ale Małgosiu. Rezonator piersiowy ma ogromny. Wiedziałem, że o tym powie. Dziękuję dobrze. Dziękujemy. Thank you, Dolly. Thank you, everyone, again. Thanks a lot.